Jest wszystko odpalone. Dobry, dobry, dobry. Dobry wieczór, cześć, dzień dobry. Nie wiem, jak to tam. Jest dźwięk z gry? Słuchajcie, bo jest bardzo istotne, żeby nie było zaraz, że. Może nie będzie. Chyba jest. Dobra, robimy sobie te ostatnie zadania z dodatku. To takie raczej popierdółki trochę zostały, ale zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie w odcineczku. Znajdź skrytkę, no to znajdziemy sobie tą skrytkę i ostatecznie zadzwonimy do Rida potem. Nie wiem, jak to nam wyjdzie wszystko w praniu z szybkością tego, zrealizowania tego zadania, ale zobaczymy. 76 metrów, tu mi gdzieś pokazuje, gdzie to jest? Gdzieś na dole, no to dobra. Tutaj mamy na dół. Do Cyberpunka zawsze się fajnie wraca, bo to jest jednak ponadczasowa będzie gierka, powiem wam. Kiedykolwiek w nią nie będziecie grali, to zawsze będziecie mieli wrażenie, że warto, nie? Po co ja mam schodzić po tej drabinie, jak ja mogę przecież... Mr. Hands, dobra, no to co tam? Pewnie, pewnie mi się nie będzie chciało. Nie pomyślał i zrobił sobie syna. Teraz ma przez niego problem. Podobno sprawa jest delikatna. O szczegółach Michael chce rozmawiać tylko z tobą w cztery oczy. Normalnie nie biorę zleceń z takimi znakami zapytania. No ale zrobiłem wyjątek, bo klient zapłacił ekstra. Pogadaj z nim i dowiedz się. Ciekawe, czy wszystkie zadania. Masz w załączniku. Czy wszystkie zadania Mr. Hensa są. W dodatku. No, ale to na razie tego nie będziemy robić. Tutaj chcemy tutaj sobie znaleźć tą skrytkę. Ale boli. Klonowały pierdolone. Byłeś w klinice Andersona? No, odważnie. No fajnie, teraz mi się nic nie zaznacza. Gdzie ci za darmo wymienią wątrobę? Ja gdzieś w teorii na to patrzę. Trzeba było skombinować pieniądze. Jak masz dwie nerki, to masz kapitał. A może ona jest do góry tu? Nad nami. No bo tutaj nie widzę. Dziesięć metrów to jest gdzieś tutaj, no. Bo to tak jest, albo ona jest pod nami, albo nad nami. Widziałaś tu jakąś skrytkę, laska? Chyba nie widziała. A spróbujmy nad nami. Idzie tutaj wejść? Tędy wejdziemy, nie? Parkour. Nie, tu pokazuje, że to jest na dole. Oj, bo by mnie przetrącił. No nie, no to pokazuje, że to jest na dole. No tu kopać? To się zarwie pode mną? Chyba, że tu idzie na przykład wejść gdzieś jeszcze... na dół, nie? Dołem jakoś. No tu w razie co jest gościu, kurde, gdzieś. To jest gdzieś to zadanie. To jest on? No cześć. Ej, Michael! Ten twój złom znowu zażarł mi kasę. Tu jest ten Michael. Przecież nie da grać. Naprawisz to w końcu? Michael tego nie naprawi, ma to... Ma to w piździe. Michael Maldonado? Chęć powiedział, że potrzebujesz pomocy. Może nam jakoś przy okazji nam wyjdzie to. A, to ty. Chodź. Pogadamy. Dobrze, dobrze, że jesteś. Ale za kurzu. Sixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna.
Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Haywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Problem w tym, absolutnie, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zębiński. No, no coś z tym trzeba zrobić. Uwzięła się. Aha. Tak bez powodu? Jak zawsze. Wiesz jak jest. Powód się znajdzie na każdego. Zębiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów, Ektora Sakristana, czy jakoś tak. Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zębiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznania. Chcę, żeby się usunął. Te zeznania? Czekaj, czekaj. To w ogóle dziwne jest. Zeznania przeciwko własnemu synowi? Wiem, co myślisz, ale to nie tak. A jak? Ja naprawdę nie chciałem. Samo się. Zębiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. Bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika. W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. Bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. W porządku, porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. No zobaczymy, nie wiem. Dobrze. Wiedziałem, że... Ale widzę, że... Nie przyślę mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. Mhm. Skąd wiesz? Dużo wie. No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. To mi pokazuje tak, 70 metrów. Dobra, ale gdzie mam się udać? Do tego Heavy Hearts. Dziennik, w ogóle to musimy sobie to zaznaczyć jeszcze raz chyba. To w ogóle jakaś fabryka broni? Dużo nam tych zadań zostało jeszcze. Dobra, 101 metrów, a gdzie to jest? Ach, to jest w tym klubie, w tym barze. No to dobra. Co my mamy tam? Górą znowu, czy dołem, czy jak? Nigdy nie wiem, jak tam się wchodzi. Może przy okazji tą skrytkę gdzieś znajdziemy? Nie, mi się wydaje, że ona jest gdzieś, musi być pod spodem chyba, bo... Co tutaj znowu sprayujesz? Co jest cel w pobliżu? Niepoważna chyba. Tam już muza napierdala. Tralalala. Widziałeś Lizzy Wizzy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? Nie pojebało. Nie będę teraz tańczył. Gdzie jest ta prokuratorka? Cicho, musimy zobaczyć, co tam napisali o niej w ogóle. Aha, czekajcie, mam opcjonalne. Aha, dowiedz się, gdzie znaleźć. Aha, czyli to baru, no. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę, ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka. Znajdziesz go w kiblu. Jacka to nie? Jacka z kibla? Serio? Serio? Jack z kibla? On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Jacku z kibla. Dzięki. Poszukamy cię zaraz. Idziemy do Jacka z kibla.
z biotechniki, ten od słoneczników. Hej, skarbie, szukasz czegoś? No, tak jakby Jacka z Kibla. Cześć, Jack. Słyszałem, że wiesz co i jak. Też takie jakieś. Można cię podpytać o ludzi z góry. O, tak słyszałeś? Jack z Kibla. Georgina Zembiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie. Ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, pany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy. Wiesz, o co chodzi. Mam trochę kontaktów wśród sprzedawców w mieście. Paru dobrych znajomych bramkarzy na wejściach do klubów. Może zamiast wiecznie sprzedawać prochy w tym kiblu, wolałbyś rozszerzyć swój biznes. Dobra propozycja pewnie. Kuszące. Dobra, zatrzymaj kasę. Niech to będzie moja inwestycja w przyszłość. Już myślałem, że będzie jakieś ale. No ale nie było. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki. Georgina Zembiński. Tak. Aha. Dzięki. Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer 4. Jack Skibla. Dzięki. Sprawdzę to. No i jest. Georgina. Jest Jack Skibla. Czekajcie, zrobimy to tak, bo może... Będę na nią uważał zaraz, tylko dajcie mi tutaj zrobić po ciche na dzisiejszy, no na ten odcinek właśnie prawdopodobnie możliwe. Jack Skibla. Cześć, jestem Jack Skibla. A ty? A ja nie. Taki suchar szary, daj spokój. Dobra. Prawnikom nigdy nie można ufać. Tak jest. To są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. Nie prawnicy. Miłe spotkanie z Silverhandem i Jackiem Skibla. Podejrzewam, że trzeba to zrobić w taki sposób, że rzeczywiście nikogo tu nie wkurwić, żeby nas z tą stronę nie wyrzucili, nie? Nie masz prawa! Przejebane! Od jutra ty już nie pracujesz, kurwa! Daj mi dostęp! Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry! Ochroniarskie schaby nie wiedzą, kurwa, z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? No wlazłem, ale... Ale co teraz? No to już chyba... Ja go trafię, czy ja go nie trafię tutaj? Ale mam cela tutaj. Nic nie widzę. Ole ma. Bida. Ja mam tylko tą broń? No dobra. No to zadanie dodatkowe niewykonane. Trudno. Po co mnie tam namieszają mnie tutaj, kurwa? Ja wycaluję tutaj. Dobra, wbijamy się. Zobaczcie,
Jeszcze żyje? Dziwnie zataczał się. Ej, tu fajny bar. Jeszcze żyje? No to już nie żyje. A temu coś się stanęło. Klasyczna, słuchajcie, strzelanka w barze. Co to jest w ogóle? Taki barman z Dzikiego Zachodu. O kurwa, kto tam jest? Taki John Wick dzisiaj normalnie. No to jest zajebista broń w ogóle. Chodź do tatusia. Jakaś fajna broń? Nie fajna. A tak w ogóle to gdzieś idzie do tej babki? Coś jeszcze strzela? Co tu macie ciekawego? No John Wick, nie? To co teraz? Rozejrzyjmy się. To w tym problem, że tu nic nie widzę, nie? Ten jeszcze zdycha? Gdzieś pewnie wejść się przez zaplecze, nie? Mam cele jak w CS-a. Kogo zajebali? To jest. John Wick, to jest chuj. Chyba zrobiliśmy rozpierduchę w całym tym pomieszczeniu, no ale dobra. Dobra, my mieliśmy poszukać tą babkę. Szary, dlaczego ci się taka rozpierducha podoba? Tak? Czy tu kółka pizgam, czy o co tu chodzi? Kibel, oczywiście. Szary trafił do kibla, wiadomo. Aha. Dobra, gdzie ja mam ją tu znaleźć? Dobra, bo dodatkowe zadanie znajdzie... dobra.
Gdzie jest ten Giorgio? Zaraz będę wszystkie pomieszczenia przeszukiwał po kolei. Gdzie nam tu w ogóle pokazuje? Daj. Big Mac? Myślałem, że Big Mac. Kto mnie tam namierza? Tędy też pewnie są. Tu 20, ale zaraz się okaże, że to jest właśnie tutaj pewnie, nie? Dobyłaś, kurwa! Gdzie to jest? Inny prąd powietrza wykryto? I co teraz? Teraz to dopiero John Wick. Chłopaki nie patrzą. Oho, mamy gościa. No niech będzie pochwalony. To nie była muzyka. Georgina Zimbiński? No to mamy po zadaniu opcjonalnym, trudno. Maldonado. Czego chce ten pijak? Czekajcie, musimy, bo może jednak to zrobimy. Gdzie jeszcze to przybliżyć? Przybliżymy najwyżej na tym. Przybliżymy sobie najwyżej na... Gdzie? Ale Jack z Kibla był najlepszy, nie? No Jack... Jack z Kibla, nie? Wymusiłaś od niego zeznania w sprawie syna. Chce, żeby się skasowała. Chcę, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwo. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Twój goryl wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania. Wymów. O, to będzie lepsze. Takie bliższa perspektywa może trochę. I Jack z Kibla. Nie no, Jack z Kibla to wygrał w ogóle. Przenia. Podpalenie. Napad na sklep. Wygrał ten odcinek. Wiesz czyje to CV? Eric Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. I co? Twoim zdaniem przeszłość Erika usprawiedliwia podkładanie zeznań. W Night City inaczej się nie da, młody. Tutaj sprawiedliwości trzeba pomagać. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było. No jak było? Ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Eric Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hector Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w Zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No ja... Tak, potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy.
Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla ciebie lepiej i bezpieczniej. Nie podobają mi się takie... Nie podobają mi się takie gierki. Dostałem robotę i zamierzam ją wykonać. Poza tym, nie wierzę w twoją wersję. Jaką wersję? Przecież pokazałam ci nagranie. Pokazałeś kawałek, który ci pasował. To nie wystarczy. Skasuj zeznania. To niemożliwe, przykro mi. Niestety nie mamy już chyba pola do negocjacji. No dobrze. Hank? Weź głęboki oddech, Hank. Oddychaj, Hank. Policz, ile ci zostało do emerytury, a potem przyjrzyj mi się dobrze. Myślisz, że to moja pierwsza taka robota? Że przyszedłbym tu, gdybym nie był na ciebie gotowy? On nie żartuje, Georgina. A ja nie zamierzam dać się zabić. Nie za te pieprzone zeznania. Kurwa, serio, Hank? Porozmawiamy o tym później. No, Hank, naraziłeś się, ale mądra decyzja. Okej. Okay. Kasuj to. Usunięte. Świetnie. Dziękuję. Polecam się. Jeszcze tylko trzeba z tego skurwysyństwa wyjść, no i będzie fajnie. Ale idealny odcinek, czek pół godzinki, super odcinek będzie. Tylko teraz jeszcze stąd wyjdźmy. Nie wiem, czy da się jakoś tyłem. Chyba się nie da, no. Panowie, jakby co, to wtedy nie. Gdzieś się w dół schodziło? Schodziło się. Nie na okrętkę gdzieś idę, ale... No, ktoś mi broni uszkadza? Kurwa, bo tak to jak będziemy strzelać. Co zaatakował? Chory jesteś? Dobra, garymował. Patrol, kurwa, śpicie? Coś się odpierdala. Sprawdźcie ten adres. Patrol, kurwa, śpicie? No dawaj, 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 no kurwa, przełaź przez te pasy, do chuja. Patrol, kurwa, śpicie? Teraz znając życie, nie spierdolę stąd policją. Może spierdolę, nie wiem. Cel zniknął z radaru. Miejcie oczy otwarte, to jeszcze nie koniec. Daliście mu uciec, idioci. Polecą głowy. Bez odbioru. No i dokładnie. A jak nasze zadanie? Wróć do Michaela, dobra. Kawałek drogi. Gdzie jest ten Michael teraz? Dobra, w lewo. I gdzieś tam w prawo. Tutaj? Tak, w prawo jest, chociaż to jest na dole chyba, nie? A, to jest na dole.
O, taka sytuacja mi się z wakacjami kojarzy, że gdzieś tam siedzą na murkach, ciepło jest. Nie, no słuchajcie, tak czy inaczej zajebista gierka, no po prostu... John Wick to jest chuj tam. A, czyli mogłem jednak jechać jeszcze samochodem. Kawał drugi jeszcze mogłem jechać, no dobra, nieważne. Cały czas się zastanawiam, gdzie jest tamta... Jak tam nasza sprawa? Udało się? Udało się. Zeznania skasowane. Wspaniale. Ucieszył się. Dziękuję, dobra robota. Dziękuję, dobra robota, do widzenia. Za tę dobrą robotę zapłacisz mi kasą, za którą sprzedałeś syna? Ja... Cholera. Masz wielkie szczęście, że trafiłeś na mnie, Michael. Dobra. Idź już. No i pięknie. Ale zajebiste zadanie. Nie, tu nawet te dodatkowe po prostu są jakieś takie, no... No zajebiste, nie? Ale gdzie jest ta skrytka tutaj? Mr. Hens, dobra. Rozmawiałem z Michaelem Maldonado. Mówił, że wykonałeś zlecenie. Dobra robota. Szkoda tylko, że zrobiłeś zadymę w Heavy Hearts. No trudno. Mówiłem ci, że to dla mnie ważne miejsce. Planowałem ci dorzucić coś ekstra, ale te pieniądze pójdą na udobruchanie ludzi Hansena. Mała sugestia. Następnym razem trzymaj nerwy na wodzy. No nie zawsze się da, kolego. No i fajnie. I słuchajcie, zarąbisty odcineczek wyszedł. Zarąbisty odcineczek wyszedł. No zostało nam tu kilka zadań, nie powiem. Sami zobaczcie, że... Tu już nie. Ale tu, tak? Tu mamy wszystkie obrazy z tymi tarota. No to nam zostało. Tu jakieś znaleźć skrytkę. No to nawet nie wiem, co z tą skrytką zrobić w sumie. Gwiazdy przed oczami. To są takie, no krótkie pewnie, nie? Czy jeszcze to zrobisz swoje rzeczy ze szafki też? Komu bije dzwoń? No to trochę... A nie, to już nie jest to zadanie. No ale potem jeszcze jest oczywiście żywot spokojnego człowieka. Trzeba zadzwonić do Rida, także to nam też zostanie. A tutaj mamy jeszcze z Ashley. Napiszemy do Ashley i... Szantaż czy oferta? Dobra, no wykonamy to zadanie. Tylko to zrobimy już oczywiście w następnym odcinku. A za ten odcinek serdecznie dziękuję. Także widzimy się na lajtach. O, podjąłem zadanie na następny odcinek i idealnie. I co? I jajco, jak to się mówi. Trzeba się przygotowywać do wieczornego live'a. Słuchajcie się, cześć.